Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze, w kwietniu ubiegłego roku w szczycie kampanii do Parlamentu Europejskiego polską wieś zelektryzowała wiadomość, że Prawo i Sprawiedliwość, jak wygra wybory, to rolnicy dostaną 500 zł na krowę i 100 zł na świnie. Program Krowa Plus i Świnia Plus osobiście ogłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Dzisiaj mamy dzień prawdy. Przed nami leży projekt ustawy w tej sprawie. I co się okazuje? Dzisiaj zamiast nowego programu rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje rozszerzenie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 o kolejne działanie w ramach dobrostanu zwierząt. Tylko tyle i aż tyle. Zamiast miliardów złotych rząd proponuje rolnikom 50 milionów euro na 2 lata. Przyjmując kurs euro 4,3 złotego za euro, będzie to 215 milionów złotych na 2 lata. I nie są to żadne dodatkowe środki, tylko przesunięte z innego działania w ramach tego samego programu. Rząd postąpi jak zawsze. Zabierze jednym, przekaże drugim, ale dzięki temu będzie można powiedzieć: dotrzymujemy obietnic. A my mówimy: sprawdzam. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że z działania może skorzystać 65 tysięcy gospodarstw, ale najpierw będą musieli rolnicy wydać 1000 zł na przygotowanie wniosku przez wskazanego doradcę rolnego. Te koszty zmniejszą pulę środków na dopłatę dla rolników łącznie o 65 milionów złotych. W tej sytuacji dla rolników na 2 lata zostanie już tylko 150 milionów złotych. Według danych rządowych w Polsce mamy 6 milionów sztuk bydła i 11 milionów świń, w tym 7 milionów to chów nakładczy, pochodzący z Belgii, Niemiec czy Danii. Rachunek jest prosty. Gdybyśmy podzielili porówno te pieniądze, to rolnicy rocznie otrzymaliby 4 zł i 41 groszy na każdą sztukę hodowanego zwierzęcia. W tym, co jest istotne, Wysoka Izbo, połowa środków, czyli około 75 milionów złotych, trafiałoby do tych, którzy docelowo zarabiają miliardy złotych na hodowli belgijskich, niemieckich, duńskich prosiąt. A nie są to gospodarstwa rodzinne, które rzekomo wspieracie. Ale tutaj zaraz zacznie się pewna dyskusja, że mówiliśmy, że pieniądze będą wtedy, kiedy będzie dobrostan zwierząt, czyli większe stanowiska w oborach dla krów, większa powierzchnia w chlewniach dla świń, zielone pastwiska i tak dalej. Podczas wczorajszej komisji, Wysoka Izbo, pani marszałek, przedstawiciele resortu nie potrafili oszacować, jakie będą koszty przystosowania średniej wielkości obory na 50 krów i średniej wielkości chlewni na 300 do 500 sztuk świń, aby rolnik mógł z tego programu skorzystać. A prawda jest taka, że biorąc pod uwagę konieczność poniesienia wydatków na przystosowanie obór, chlewni oraz 1000 zł od projektu dla doradcy, koszty w przyszłości mogą przekroczyć wartość ostatecznej pomocy. Nie ulega wątpliwości, że w ostatecznym rozrachunku rolnicy będą musieli się napracować, aby skorzystać z programu Krowa Plus, Świnia Plus. Na koniec ten wielki program okazał się zwykłym działaniem w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, na dodatek słabo przygotowany i bardzo słabo dofinansowany. Ta ustawa pokazuje, z jaką propagandą mamy do czynienia na co dzień. Ministrowie jawią się jako darczyńcy na polskiej wsi, wprowadzając w życie kolejne działania za pieniądze unijne. I na koniec. Od lat są stosowane dopłaty do krów i bydła pasowego, owiec i kóz. Wprowadził je rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto o tym pamiętać. I my nie robimy z tego żadnego hałasu. A wiecie dlaczego? Bo te pieniądze rolnikom się należą. Dziękuję.